początku nie układał się po naszej myśli. Widać było przewagę zespołu polskiego. Staraliśmy się wygrać ten mecz. Wiadomo, że każdy mecz jest dla nas ważnym meczem. Punkty nam też są potrzebne, żeby wygrać czołowe miejsca. Myślę, że zostawiliśmy serce na boisku, tylko coś, czegoś zabrakło. Pytanie czego? Witam. Ja chciałem powiedzieć, że na pewno najważniejszą sprawą dzisiaj z naszej strony, no to był kolektyw, nad którym pracowaliśmy już od jakiegoś czasu i jak do tej pory średnio to nam wychodziło, bo jak na przykład pierwsza linia grała dobrze, to druga grała gorzej i tak na zmianę. Dzisiaj na pewno ładnie walczyliśmy, co pokazuje ilość bramek straconych przez nas, tylko 23, tak? 24. No, to chciałem trochę jeszcze jedną urwać, ale no to na pewno cieszy. Jak się tak broni, to wiadomo, idą kontry, no i to jest tak naprawdę no, na tą chwilę nasza gra. No i chciałem podziękować wszystkim chłopakom, że tyle serca mi się oddali. Wiadomo, mamy bardzo ciężką sytuację w tabeli, jak gdyby no, każdy mecz musimy wygrywać. No i fajnie, że zaczęliśmy już dzisiaj. A co do przebiegu meczu, w sumie takie było pytanie, to no myślę, że z naszej strony w końcu wyrównany taki mecz, że nie było tych wahań słynnych naszych formy, gdzie potrafimy grać dobrze przez chwilę, chwilę później gramy słabo. No, dzisiaj się w miarę dobrze udało utrzymać jak gdyby taką równą linię, powiedzmy sobie tak. I pewnie dlatego wygraliśmy. No. Zespół z Głogowa też walczył, nie można powiedzieć, że nie. Na pewno byli osłabieni, nie było żadnego nominalnego prawego skrzydłowego i to też się dało gdzieś tam odczuć. Mogliśmy tą obronę trochę zagęścić do środka. No i tyle na gorąco.